jeżeli tworzycie burdy i nieprzyjemną świadomość dla innych ludzi, wytwarzacie to od góry sami z sobą i sami na siebie się mordujecie. Musicie mieć to uświadomione. To jest bardzo ważne dla nich, że tworzą, mają złą energię w sobie i tworzą sami z sobą i sami na siebie mordowanie od góry w czasie. Pozytywna energia to jest świadomość jogini. W Indii wytworzyli jogę. To są asany pozytywne, które jeżeli z samego rana będzie ćwiczył, to będzie miał pozytywną energię. A jeszcze raz, jest najmocniejsza książka na ziemi, to jest Yoga dla każdego Karen Zembro. Żeby wszyscy nacjonaliści ćwiczyli tą książkę z samego rana na śniadanie, włożą w siebie pozytywną energię i inną świadomością będą szli. To jest najmocniejsze lekarstwo dla nich. Ja to sprawdziłem. Po roku czasu jest pozytywna energia, efekty są. Zmienią się jako ludzie, inną świadomością. Innego lekarstwa dla nich nie ma.